bo po prostu już w kamperze się nie da wytrzymać. Polecam. Jakby mogło być inaczej? Wracamy z Kołobrzegu i zobaczcie, co się dzieje. A tu mamy taki statek wojskowy, ale to chyba jest jakaś taka. Tak, opuszczamy już Łukęcin. Jedziemy do następnej fajnej miejscowości. Ale zanim opuścimy Łukęcin, jedziemy jeszcze do Żabki, ażeby nadać przesyłkę z moim uszkodzonym dronem. Wysyłam drona do serwisu. Tam jest, widać już, no. Taka fajna, spokojna miejscowość. Chcemy do Trzęsacza wjechać, zobaczyć ten kościółek, który tam jest na klifie. Zróbcie nawigację za ten czas, jak ja pójdę. Dobrze. Jeszcze jesteśmy w Łukęcinie, ale Grzegorz poszedł paczkę wysłać i wykorzystuje czas. Ptasi budzik tu mamy, ale tu pachnie. I ostatnia tablica, proszę bardzo, śmieci i czas ich rozkładu. Też bardzo ważne to jest. To widzimy się w następnym wejściu. Dzisiaj wyjechaliśmy z kempingu w Łukęcinie i jedziemy w stronę Sarbinowa, ale po drodze jeszcze znaleźliśmy taką miejscowość Trzęsacz. Właśnie w niej jesteśmy i idziemy z Oliwią do ruin kościoła świętego Mikołaja w Trzęsaczu. Ale jesteśmy zaskoczeni, jak to wszystko tu jest rozbudowane. Nowych domków po prostu nabudowane, no niesamowite ilości, jak się to wszystko rozbudowuje nad naszym polskim morzem. Zatrzymaliśmy się tam z boku, nie będziemy nigdzie na żaden parking wjeżdżać, tam wam jeszcze pokażę, bo tam też był plac dla kamperów, gdzie można na noc prawdopodobnie stać, prywatny taki mały, no kilka sztuk kamperów. I wyjdziemy deptakiem, głównym deptakiem w Trzęsaczu i dojdziemy do plaży. A i tutaj mamy te ruiny. O! Ruiny, duże słowo. Jest raczej kawałek muru tego kościółka. Kościół, który znajdował się w Trzęsaczu, pierwotnie drewniany, a później murowany, był jedną z najatrakcyjniejszych budowli wśród wiejskich kościołów Pomorza Zachodniego. Z powodu podmywania gruntu, na którym został zbudowany, stopniowo uległ zniszczeniu. Z biegiem lat zaczęto zauważać, że morze coraz bardziej zbliża się do wioski i kościoła w Trzęsaczu. Podjęto pewne próby zatrzymania erozji, lecz okazało się, że one mało skuteczne. W 1750 roku, a więc około 250 lat po budowie gotyckiej świątyni, odległość kościoła do morza wynosiła już tylko 58 metrów. W 1850 roku dystans ten zmniejszył się jeszcze bardziej. Kościół w Trzęsaczu znalazł się 5 metrów od brzegu klifu. 2 marca 1874 roku odprawiono w kościele ostatnie nabożeństwo, po czym świątynię zamknięto dla wiernych. W roku 1900 do morza runęły pierwsze fragmenty kościoła. 9 marca 1901 roku powalona została cała pomocna ściana. Do 1930 roku na brzegu stała już wyłącznie ściana południowa, której fragment runął ostatecznie do morza 1 lutego 1994 roku. Dopiero w latach 90. podjęto się zabezpieczenia klifu, aby uchronić go od dalszej erozji, a co za tym idzie, ocalić ostatni fragment okazałego niegdyś kościoła świętego Mikołaja w Trzęsaczu. No, my jedziemy dalej. Jedziemy tam z kierunku Sarbinowa. Bo tutaj mamy za małą odległość, żeby musimy trochę ujechać, bo przez tydzień żeśmy ujechali chyba niecałe 100 km. Także musimy jechać dalej.
żeby coś więcej zobaczyć jeszcze. Idziemy teraz Oliwią zaliczyć w Trzęsaczu jeszcze punkt widokowy. Jest taki punkt właśnie na klifie, z którego popatrzymy na morze. No tu nawet widzicie, jak idziemy tym klifem, mamy bardzo fajny widok z lewej strony. Także tutaj też możemy fajnie też rowerem pojeździć. No jest co robić. Ale ładna panorama na Morze Bałtyckie. Fajne miejsce na kemping. Jeszcze zjemy sobie po lodzie. Tak? I co? I po goferku. No tu wam pokażę. Mnie tu też was interesuje. Cenę tego wszystkiego. Chyba się Mikołaj jego budził. No, to idź tam babcia. Pokazać mu noże. Znaczy, ty nasz dom zamknęłaś? Tak. No to super. Właśnie sobie robiłem teraz zdjęcie z syrenką na, wiesz, tak, na miniaturki. O, taki piękny dostawy tu jest. No. Gdzie ty przyjechałeś? Duży dopiero zrozumie. Dziadek ci powie. Teraz robimy przerwę. Pokaż, co Oliwia robi. I zobaczmy, co Oliwia zrobiła. Miam, miam. Mikołajek jest. Jeszcze Mikołajek, miały być nie? Borówki, ale ktoś je zjadł wczoraj na kolację. Borówki ktoś zjadł na kolację? Ciekawe kto. To jest największym brzuchem. Proszę. Jakie ładne. Zobacz, jak Oliwia leje to. Ale fajne. Pięknie. Przerwę wiezie. Jesteśmy teraz w Trzęsaczu, tak? Zwiedziliśmy ruiny kościółka. Robimy sobie przerwę. A Mikołajek, popatrz jak ładnie je. Ślicznie. Razi go tutaj. Światło u góry. No to to my jemy. Masz przyniesione. A dlatego tak smakuje? Bo robione samodzielnie. Maliny i polewa ze słonym karmelem. Polecam. Taką drogę mamy do Grzybowa, Czere Pole. Ale chcemy zaliczyć Grzybowo. To jest ładna plaża. Jest Grzybowa, jest. Dotrzemy. No, skręcamy w lewo. O Jezu. Ojeju. Jedziemy do Grzybowa, ale... Tak, jesteśmy już w Grzybowie. Teraz jedziemy na kemping, na nasze miejsce. Jak się nazywa przecież ten kemping? Bursztynek. Przyjechaliśmy na kemping Bursztynek w Grzybowie. Kemping się prezentuje dość fajnie, powiem wam. Idziemy teraz szukać jakiegoś miejsca, na którym sobie możemy stanąć i zobaczymy, gdzie tu mamy mapkę. Będziemy szukać czegoś fajnego. Pani powiedziała, że możemy stanąć, gdzie chcemy. Teraz już jest popołudnie, ja bym chciała, żeby słońce było. Ale chcesz, żeby było po południu słońce, czy rano? Rano, cały dzień. To jest godzina, żeby... Dzień dobry. Jak słońce tutaj operuje? Mamy zachód, nie? Tak południe tam. A jak wschodzi tam gdzieś, nie? No to nam pasuje. Dobra, idziemy pani powiedzieć, że bierzemy działkę numer 60 i będziemy wjeżdżać.
Jesteśmy na kempingu Bursztynek w Grzybowie i już ustawiliśmy się na takie działce. Powiem wam, że miejsca jest dość dużo. Nie ma problemu tutaj, nie trzeba nic rezerwować. No mamy dopiero czerwiec, więc może być tak, że potem w sezonie tu jest naprawdę dużo kamperów i przyczep. Ale jest na tą chwilę dużo miejsca. My się ustawiliśmy na tej działce właśnie numer 60. No i teraz idziemy coś zjeść. Idziemy tam do Grzybowa pozwiedzać. Zobaczymy, jak tutaj wygląda plaża. I zostaniemy może noc, może dwie. Zobaczymy, jak się nam to tu będzie podobało. Tu są nasze roślinki. Oliwia zrobiła szklarnię taką z folii, bo wczoraj było tak zimno, żeśmy się bali, że ta sałata zmarznie, a już jedliśmy dwa razy do śniadanka. A tam nam rośnie szczypiorek, także będzie dobra jecznica ze szczypiorkiem. Zobaczcie, jesteśmy na głównej promenadzie w Grzybowie. I patrzcie, no jest godzina już około 19, ale jeszcze są niektóre sklepiki otwarte. My jeszcze chcemy iść gdzieś coś zjeść, bo nie jedliśmy dzisiaj obiadu. No, także tak jak Grzybowo żyje. Nie jest tak, żeby to było tylko w sezonie, ale jest tutaj dużo takich pootwieranych tych sklepów. Mikołajku, jak tobie się podoba tutaj? Takie fajne rzeczy, tu są, lampa jest i kwiaty. A my na razie piwko i czekamy na 3 sznycle. Tak, tak. Oliwia, mamusia. Mamusia też free. I tatuś też free. Nie wiem, czy możesz pokazywać w ogóle, że mama. Dostaliśmy takie porcje. Kuchnia Jacka. Kuchnia Jacka. Pięknie. Plaża Grzybowie. Tak. Tak, bo my możemy wyjść tam gdzieś wejściem tamtym, bo... Tak, tak. Nie? Możemy troszkę... To co, z dziadkiem pojedziesz, tak? Pojedziesz z dziadkiem, tak? Dziadek. No. Dziadek będzie prowadził ten dyliżans. A tam? Zobaczcie, jakie płaskie morze jest. Wygląda, jakby tu była zatoka, bo to jest taka zatoka, no. Trochę tak. Takie wypłaszczone jest to morze. Bardzo wypłaszczone. Przez Grzybowo przechodzi ścieżka rowerowa, tutaj przy plaży. Zobaczcie, to jest ta właśnie ścieżka. Tutaj. I tu. W stronę koło brzegu. I to jest ta trasa, tu widzicie, to jest trasa 10 i 13. Tu mamy, o. I tak ta trasa leci po prostu. I znowu dzisiaj nas pogoda nie rozpieszcza. Ale nie poddajemy się i jedziemy z Kaniem na rowerach, bo po prostu już w kamperze się nie da wytrzymać. Jedziemy na wycieczkę do Kołobrzegu. Tutaj jest taki na kempingu Bursztynek miejsce do grillowania. Wszystko ładnie przygotowane, wykostkowane. Grill, wiata. Także bardzo fajnie tutaj właściciele zadbali o to. Tu są toalety dwie, tam na wprost recepcja i tutaj można zrobić serwis. Tu możemy wyrzucić śmieci, oczywiście segregowane. I tutaj mamy zrzut chemicznej. Tu mamy zmywalnię do naczyń.
Tu można sobie wodę zagotować. Jeszcze wam pokażę. O, Hania już gotowa. Tu jest twój plecak. A ja tylko... Nie, jeszcze już. Jeszcze tylko tutaj do toalety pokażę, jak to wygląda. Także poziom na pewno jest dobry. Powiem wam z tej racji, że bardzo dużo Niemców też tutaj przyjeżdża. Ale to może nie tylko dlatego, ale... Tu jest druga. Tu jest taka koedukacyjna, to jest i dla panów i dla pań. Dodaj teraz to ja. Coś nakręca? 40. Tak, co mi się tutaj... No kibelki są ładne. Jest czyściutko, jest papier. Wszystko ładnie. Suszarka do włosów. Czepek. Tak, tylko tutaj no, nie ma słuchawek w kabinie. Nie ma gdzie sobie powiesić ubrań. Tu jak ręcznik powieszę, no jest tak, taka zasłonka, ale brakuje półeczki, bo ja na przykład chodzę z taką dużą kosmetyczką, ubrania kładę na foteliku, ręcznik wisi. A, sorry, tutaj jest jeden taki wieszaczek. Brakuje półeczek i powinny być słuchawki. Jest jedna słuchawka, taka i takie coś. No, uważam, że w łazienkach powinny być w każdej kabinie słuchawki. Także dla kobiet to brakuje, a tak jest czyściutko. Tyle. Oto mamy dla najmłodszych taki plac zabaw. Bardzo fajny. Co mówisz? No. To dla dzieci troszkę starszych. A tu jest też jeszcze jeden. Już wam pokazuję. O. Tu jest taki z odjeżdżalnią. Także naprawdę dzieci też mają tutaj co robić. O. A my jedziemy ścieżką rowerową, jedziemy do Kołobrzegu. My już jesteśmy na ścieżce rowerowej i jedziemy w kierunku Kołobrzegu. Tutaj są przy ścieżce co jakiś czas wyjścia na plażę. O. I tak się ta trasa ciągnie. Po drodze mijamy taką zejście na plażę. No i jesteśmy już praktycznie w Kołobrzegu. W Kołobrzegu mamy Muzeum Oręża Polskiego. I tu mamy wystawione, jest taka plenerowa wystawa uzbrojenia. Zobaczcie. Super, no chciałbym tu wejść, ale... Ale to jest chyba pozamykane. To jest ekspozycja plenerowa, bramka obrotowa, czynna jest codziennie poza godzinami pracy kasy. Wstęp 10, automat przyjmuje piątki, dwójki, jedynki. O! Automat nie wydaje reszty. Zobaczymy, może nam się uda tutaj jutro przyjechać, bo podobno tam w środku to muzeum, to jest super. Ten pan mówi tutaj z ochrony. I tu mamy jakieś katiusze takie. Skansen morski. Oddział historii miasta 5 minut stąd. Kupujemy bilet na dwa muzea, trzecie mamy za darmo. Bilet ważny jest 7 dni wtedy. To do portu. A tamto to jest 40 parę kilometrów za Kołobrzeg. To jest dla państwa. O, fajnie. Dzięki. To sobie poczytamy. I bilet ważny jest 7 dni wtedy. Ja to może rzeczywiście jutro przyjadę z Oliwią. Ale naprawdę jest bardzo dużo eksponatów. Muzeum ma specyficzny klimat. To jest... Ścieżka rowerowa przebiega przez generalnie przez centrum Kołobrzegu. My pojedziemy teraz w kierunku ratusza i w kierunku latarni morskiej. O, tutaj restaurowuje się jakiś, nie wiem, zamek.
Słuchajcie, to jest Urząd Miasta Kołobrzeg. Urząd Miasta to jest w takim pięknej budowli. My generalnie kierujemy się teraz w stronę właśnie Latarni Morskiej i co chwilę coś takiego znajdujemy. Powiem wam, że Kołobrzeg, przepiękne miasto. Bardzo mi się podoba. Pierwszy raz w życiu tu jestem. Powiem wam, że jest bardzo dużo ścieżek rowerowych. Jest tak pięknie skomunikowany Kołobrzeg ścieżkami rowerowymi. Dla mnie po prostu rewelacja. Przepiękne ścieżki rowerowe, naprawdę. Można generalnie cały Kołobrzeg zwiedzić rowerami. Jesteśmy przy molo w Kołobrzegu. To się zaczyna. Pania już tam pojechała. W Kołobrzegu jest płatne. Zwykły bilet 7 zł, 4 ulgowy. I no i dużo jakichś zwolnień. Bezpłatny bilet za opłatą uzdrowiskową, karta mieszkańca. Na kartę dużej rodziny nie ma. Trafiliśmy dzisiaj akurat na piknik olimpijski. Komitet Olimpijski to organizuje. Głównym sponsorem Orlen. A tam w tle mamy właśnie molo. Ale dziwne, że jest płatne to molo, bo w Międzyzdrojach nie było płatnego, był darmowy. Molo koło brzegu z takiej innej perspektywy, z drugiej strony. I taką mamy plażę dzisiaj. Powiem wam, że to niebo jest zachmurzone, ale jest ciepło, cały dzień dzisiaj wiało. A tu mamy pomnik zaślubin Polski z morzem. Tak wygląda ten pomnik. Tu mamy wejście do portu w Kołobrzegu. Tutaj mamy latarnię morską, która jest w remoncie. Tam z tyłu mamy radar. Jesteśmy na falochronie wschodnim. Widzicie, jaka burza idzie, ale ten statek wycieczkowy wypływa. Ciekawe. Zobaczcie te chmury. Taką mamy pogodę cały czas. Czerwiec 2020. Ale idzie pikura teraz. Te chmury wieje. Zobaczcie, tu mamy radary. Wejście do portu. Musimy zrobić zakupy. Jakąś Biedronkę znaleźć albo jakiegoś Lidla. I będziemy jechać z powrotem do Grzybowa. A tu mamy taki statek wojskowy, ale to chyba jest jakaś taka odrestaurowany bardziej. O, okręt torpedowy Kołobrzeg. Patrzcie. I tu są rejsy wycieczkowe okrętem torpedowym. Ale fajne jest. Dobra, idę do Ani, bo mi rower trzyma. Idę do Anki. Mi trzyma rower, opiekuje się moim sprzętem. Dobra. Chyba nadpoczęstuje deszcz. A nie, może nie. Jakby mogło być inaczej. Wracamy z Kołobrzegu i zobaczcie, co się dzieje. No i znowu pada. Po prostu tak, żeśmy się wstrzelili z tą pogodą na ten wyjazd. Minął już tydzień ponad. Zostało nam jeszcze około 3 tygodni może. Generalnie cały wyjazd miał trwać miesiąc. Zobaczymy, no czy wytrzymiemy, bo jak ta pogoda się nie poprawi, to po prostu szkoda tego czasu tutaj. Bo jeszcze gdyby nie padało, tylko że najgorsze jest to, że pada cały czas. A chcieliśmy, znaczy taki był plan wcześniej, żeby jechać na Chorwację. Do Chorwacji, no ale rodzinka przegłosowała. Oliwia tak tęskniła za polskim morzem, chciała jechać na to polskie morze, no i jechaliśmy rzeczywiście. Ale nie ma co żałować, bo nie jest tak źle, ale jest wkurzające po prostu, że wieje i po prostu i pada cały czas. A my jedziemy na kemping. Jak się dzisiaj coś jeszcze będzie działo fajnego, no to się będę z wami łączył, będziemy wam pokazywać. A teraz prosto. Chyba przejechaliśmy, Hania. Nie, prosto. A jeszcze prosto? Dobra. Dobra, to prowadź.
Troszkę się pogubiliśmy. Ale to nic. Wszystkie drogi prowadzą do naszego kampera.